Tra-ta-ta-ta-tam. Witajcie kochani z powrotem w Call of Duty. Dzisiaj mam zamiar już to przejść, przechodzimy i zaczynamy. Zacznijmy sobie Wolfensteina. Return to Castle Wolfenstein. Rozpoczynamy misję Tygrys. Zajmij ratusz, zajmij pocztę, zabij obsługę działa, oczyść teren kościoła, zajmij niemiecki sztab. To jest fajna misyjka, lubię ją dosyć. Mamy takie, wiecie, A, B, C, D, E, prawda? Musimy sobie wybrać, jakie chcemy. Ja nie wiem, nie będę wybierał, będę leciał jak mi wygodniej. Sobie przeszkodzę, hej, siema. O, już widzę Niemców, dobrze, poszedłem w ogóle z flanki, wszystko git, majonez. Oj, nie git, majonez. Ogólnie, pierwszy temat, jaki chcę poruszyć, to jest to, że na moim kanale pojawiła się taka wspaniała liczba. Oczywiście tą liczbą jest 400 widzów, moi kochani. Gdzie? 400 widzów, jestem z tego niezmiernie zadowolony. Widzicie, szkopy też nie dają mnie, co nie zabijają mnie dzisiaj tak często. Widzicie kibel, w ogóle ładnie, nie, myślałem, że wyczyścili kible na cześć tego wspaniałego święta. Znaczy święta, dla mnie to święto, bardzo się cieszę, to jest prawie 500, wiecie, nie powiem 500, pół tysiąca lepiej brzmi, no to fuck yeah, niech będzie 500. Dobra, tu jest nasz kapitan Price. Ogólnie strasznie chciałem wam podziękować, wiecie, ogarniacie, prawda? Dla każdego zagrajmera, choćby te kilkaset widzów, to jest naprawdę coś, bo to nie jest tak, że wszyscy to robią dla, wiecie, dla widzów, że cholera, nie, jak będzie więcej widzów, będę więcej robił, to nie o to chodzi. To chodzi o to, o, patrzcie to. Kocham to. Przepraszam. Co? Granata Patrinka, odsuń się. Że jeżeli jest więcej widzów, to... Kurde, ble. Spokój. Chcę coś powiedzieć. Że jeżeli jest więcej widzów, to lepiej się po prostu nagrywa, bo wiesz, że ktoś to ogląda. To samo z komentarzami i wyświetleniami. To jest miłe uczucie. Bo tak to patrzcie. Na przykład wysyłasz filmik, no i powiedzmy jest jedna łapka w górę i 20 wyświetleń. No to takie trochę głupie. Nie? Ale jak już mam na przykład 100 wyświetleń i 5 łapek w górę, to jest już coś takiego, co podnieca, pociesza. Pociesza człowieka, jest to ogólnie jest fajne. Dobra, zajmij ratusz. To ja zajmę ratusz, nie będę gorszy, w ogóle tu się przejdę, tu jest ratusz fajny, tu ten szczołk w ogóle leci fajny. Nie przejdźmy, skarbie Boże, jakie on miał dzidy. Tutaj jakiś niemiecki. A ja pamiętam tą misję. Bardzo ją lubiłem. Swego czasu. Zobaczymy, jak pójdzie w niej teraz. Ogólnie zapis jest chyba po wykonaniu jednej czynności. Nie! Szmato! Mam nadzieję, że granat mnie nie zabije. No, nie zabije mnie. Fajnie, dobra. Fartki losa. Okej, Lee Infield oczywiście zamieniamy na GWH. GWH to jest bardzo fajna broń. I ogólnie fajnie się wymawia. Ale wiecie co, mam ochotę już zakończyć tą Call of Duty, już mnie męczy powolutku. Już bym sobie przeszedł do jakiegoś medala, na przykład Pacific Assault. No i do tego Wolfensteina, tak sobie teraz kurde myślę, cholera, ludzie to nagrywają, podoba się. Wy chcecie, bo słyszałem, że parę osób tam chciało. To samo z Call of Juarez, które też będziemy przechodzili, ale to z Oberem. Ober teraz w ogóle... byliśmy dzisiaj na dworze z Michałem, a Ober nie chciał z nami wyjść, bo Ober gra na kompie. Taki to leń śmierdzący. Nie, żartuję, Ober ma tam swoje jakieś plany i też nie za bardzo ma czas nakrywać, prawda? Więc nie miejcie mu tego za złe. Kurde! Oż, Sullivan przyszedł. Czekaj, Sullivan. O, tu jest nowa broń, którą być może jeszcze zaprezentuję, ale to jak się skończy amunicja do scena, a skończy się na pewno. Bo wiecie, przy moim trybie walki musi się skończyć. Jezus Maria, ile was tu! Kurwa. Gdzie? Kurde, nie! Chyba ich zabiłem. Nie, no. Niestety raczej nie, on tam się skrył za rogiem, zakrył się za barierami. Teraz ciekawe odkąd... No tak, pięknie. No o to chodzi, dlatego ta misja jest kłopotliwa. Ale myślę, że sobie poradzimy. Wejdę od przodu, tak będzie lepiej. Tak, zrobimy takie, wiecie, takie... Ej! Ej, jest w ogóle działo jakieś, nie? No to ja tam pójdę ogarnąć, przepraszam. Kurde, zewsząd, nie. A tak, bo tam jest M4... Nie, MG... Dobra. To nie był dobry plan. Lepszy był ten pierwszy. Okej, okay. Nie, a gdzie mi zapisał? No super. Tak, Kilos 53, jego świetne zabójcze plany. Nie, ja tu zrobię tak. Podskoczę? Gdzie ja jestem? Ej, podskoczyłem? Aha, bo ja byłem na kuckach, dobra. Ej, no... Hans, wiesz co? Masz grunt. To było piękne. Teraz wybuchnie, patrzcie. Bum, nie ma. Nie ma. Dzień dobry. Nie ma. Ten, tutaj też trzeba rzucić. To jest bardzo dobra metoda. Rzucaj do góry i tak, żeby sobie padło i teraz poczekamy chwilkę, oni sobie zlecą, zestrzelimy ich wszystkich tak ładnie, tak dzień dobry, w ogóle grzecznie, fajnie, lagi. Nie, a nagrywam? Nagrywam. Jezus, myślałem, że nie nagrywam przez moment i to by było straszne. Kurde! Hans, ogarnij się, synuś. W ogóle mam ferie, kończę mi się już ferie, już mam 4 dni do końca. Troszkę mnie to zawiodło, bo nigdzie nie byłem. I tak sobie spędziłem te ferie w domku.
trochę u babci, trochę w domu i tak, tak wiecie, tak nijak. Nie zdecydowałem się, że nigdzie jechać, a jak już byłem zdecydowany, to było za późno. Ej, to są źli? Kurde. Już miałem Brytyjczycy wchodzić, a nie źli. Nie potraficie... O nie! Odwrót. Na kolana i strzelamy. No kurde! Nienawidzę tej gry. Nie, to jest... To się zaczyna poziom trudności, szkupy jebane. Jeszcze raz. Musimy ogarnąć jakoś to inaczej. Może pójdziemy zająć coś innego. Nie, no zacząłem to nie. Przecież to są źli. Aha, no tak, bo jak tam jeszcze źli są z przodu, to tak trochę trudno. Nie, musimy na pewno zamienić jakąś... Ej! Szpokój! Szpokój, rozumiecie? Dobry, good joke, nie? Szpokój lub szkop. Ja mam specyficzne poczucie humoru. Dobra. Ja tu może zastosuję pewien rodzaj granatów. Tak będzie dobrze. No kurde! Zabiłem was już 4 razy i jeszcze uciekli za drugą, bo... Nie. Przegięliście pałę. Wchodzę. Spokój, zostaw. No nie, MP40, cholera. A teraz z tego poszczelałem, już dawno strzelałem. O Boże, to jest właśnie głupie, że oni, nie wiem, mają gdzieś respa, cholera wie, bazę wypadową, nie mam pojęcia. Widzicie, co chwilę tam... Ej, to był, przepraszam. Jeszcze pójdziemy siedzieć za ten, za, wiecie, za sojuszniczy ogień. Mam dziwne wrażenie, że jednak cały czas ich przybywa. Usłaniaj mnie, Sullivan. O, widzę, dobrze ci idzie. Dalej, Sullivan. Ej, Sullivan, ale przynajmniej miałeś Stena. Bądźmy optymistami. Łe. Takiego podejścia jak moje brakowało na wojnie. Dobra. Nie! Kurde! Jest bardzo łatwo zginę, wiecie, bo oni co chwilę wychodzą. Nie da rad, nie ma. Wyczyszczę sobie teren za chwilę. O, proszę bardzo, następni nowi. A nikt mi nie pomaga, bo oczywiście moi kochani tam se gdzieś biegają, Collins tam se wejdzie, zaraz go zastrzelą. O, właśnie tak jak ja tego. Kurde! Dajcie mi sekundkę, panowie. Spokojnie. No, Collins, proszę, śmiało. Już ci oczyściłem teren. Mam nadzieję, że nie zginiesz tak łatwo jak swoi pobratymcy. Nie krzycz, nie podnoś na mnie głosu. Tam była broń. Ta, co ją chciałem. Tą chciałem wam zademonstrować. Ona była dosyć silną bronią w medalu. Tutaj też nie jest najgorsza. Dobra, ostrożnie, przechodzę. No kurde! Już myślałem, że tu będzie tak ładnie czysto, a tu dupa, nie ma czysto. Na podłogę, jak u ciebie mówię. Jest! Zabezpieczyliśmy ten pieprzony ratusz. A teraz zbierzmy amunicję. Tu mieli trochę amunicji, już mamy full ammo. Dobra, Sten, teraz się przerzucimy na Stena, bo nie będziemy gorsi przecież, nie? Przeskoczymy se, fuck yeah. Dobra, teraz poczta. A może pójdziemy na E, bo jest E, jest bliżej. To jest, zajmij niemiecki sztab. No, ojej, nie, dobra, może nie. Może jednak zajmiemy, ten kość. Kościół brzmi ciekawie, chociaż najlepiej zabiłbym obsługę działa. Tak, też zrobię. To zabawne, no, to takie trochę. To było głupie. Nie, wiecie co, ja... Nie mam dzisiaj nastroju do nagrywania. W sumie mam nastrój, ale taki podły. Kurde! Tak się gra. Szmaciarze. Coś tu jest? A tu jest B w ogóle. Pocztę. Dobra, poćwiczmy granaty. Kurde! Zaraz ginę na podłogę. Przecież byłem na podłodze. No ja... Tak być nie może. Ale widzę, że jesteśmy już bliżutko, fajnie. No ale zaraz tak zginę, więc. Może przez komin, wejdę jak Mikołaj. Dzień dobry! Ale fajnie, mam swoją budę, nie można tutaj wstać, jak to nie. Fuck, ej, utchnąłem, nie mogę. Nie, dobra, myślę. Kurde. Dobra. Ja zrobię taki myk, patrzcie. Nie, tu są przecież te druty kolczaste, to nie przejdę nigdzie. Nikogo nie przejdę. Next, please. Dobra, ja tędy przejdę jakoś, dajcie mi chwilkę. Wejdę górą. Tutaj na pewno ktoś strzela. O, właśnie, też ma to. I ty, kurde! Gdzie jest na mnie z tym lecisz? W podły szkopcu. Okej, jeszcze raz. Wyleciało? Nie wiem, coś... Tak, gdzieś wybuchło. Spoko, to lecę. O, idą nowi. O, fuck, ile ich tam? Jeszcze jednego. Wpadł tam? Tak, wpadł, dobrze, rozłożył ich. Jeszcze tam... Tam bym rzucił. Nie doleciał, to wyżej. O, pięknie, o róg parapetu, może zabiję tego gościa. Ale wylecieli w powietrze. Powinniśmy to nagrać i wrzucić do jakiegoś kabaretu. Nie, no, nie do kabaretu. Nie! To powinno być w kabarecie. Fuck yeah. I'm fucking kilos 53 and I don't wanna die. Jest tu jakieś amunicje? Amunicjony, meine compadre. A, co tu jest?
granaty dymne. Są w ogóle... Aha, bo to jest poczta. Steward, na pocztę. Jestem, będziemy cię osłaniać. Ale jestem już na poczcie, koleżko. Nie musisz krzyczeć w ogóle tutaj. My liebe dasz. My liebe dich. Dobra, to panowie, poczta jest nasza. Super. A to mogę wybić okno? Nie, nie mogę. Fuck je. Ej, co jest? Coś do mnie strzeliło. Czułem to. Moja postać to poczuła. Nie będziecie pić wina, kiedy... Ej, co jest? Kiedy Kilos jest na służbie. Co jest? Nie, nie lubię tej gry. Nie, nie, zniszczyliście moje marzenia. Ja zawsze chciałem, przecież... No, znowu przeskoczyłem okno, wyskoczyłem z drugiego piętra, nic mi się nie stało. To jest nasz, kapitan Held. Coś mówiłem, że moje marzenia tak w dzieciństwie były, że można rozwalać butelki w grach i niestety zniszczyło się. A tu coś leży, to są nasi, fajnie, miło. Miło mi was poznać. To ciebie też, Hans, ale niestety nasza znajomość była krótka. Każda sympatia potrafi szybko zamienić się w nienawiść. Dobra, ja bym teraz zajął ten niemiecki sztab, albo oczyścił działa. Nie, 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 jednak niemiecki sztab brzmi fajnie. Chociaż nie, nie przejdę tędy. Wydaje mi się, że to jest jednak wytyczone. To chyba nie idzie wybierać. Teraz muszę zająć obsługę działa, czy coś, albo wiecie, będę miał po prostu bliżej do obsługi działa. Albo przy okazji siłą rzeczy ją wyeliminuję? Chociaż nie, kościół wyeliminuję. Dobra, kościół brzmi okej. Okay. O, dzwonią dzwonami. Na mszę. Ostrzał, nie ostrzał na prawą stronę, bo ksiądz się denerwuje. Ej, ale panie kapitanie, czapki z głów, jesteśmy w kościele. Szmaciarze rzucają granatami. Nie daliście na ofiarę, Smith. Nie, musimy wejść na górę, osaczyć kogoś. Dzień dobry. Jestem zwolennikiem Boga. Jego wysłannikiem, posłannikiem i w ogóle. Proszę, nie, szatańskie, ona się nie zajęło. Dom pana naszego. Panowie i panie, i ty. Wyruszamy odebrać dom pana naszego. Nie, dobra, nie, jestem tylko kapłanem, mój Boże. Ostrożnie. Nie te lata. Nie, jednak załatwimy to po mojemu. Bóg mi tego teraz tutaj tak łatwo nie ten. Bóg będzie mi kiedyś wdzięczny, jak zabiję tą hołotę. Już? Tak, dobra, idziemy, spoko. Już jest dobrze, już wszystko zneutralizowane, nie bój dupy. A, przerzucamy się na coś z bliskiego dystansu. Kurde, jak wyszedłem, to wszyscy wybiegli, tak? W ogóle Sten? Powiem wam tak, kiedy będziemy grali w Wolfensteina, to Sten będzie miał moją tak, najlepszą według mnie w wszystkich grach jakby to powiedzieć, nie wiem, teksturę? Czy to można nazwać teksturą? Nie wiem, czy to można nazwać teksturą. No, oprawę graficzną, wiecie, o co chodzi. Model tego, że Stena będzie najlepszy według mnie, już będzie sumikiem, a zresztą zobaczycie sami, ale najbardziej mi przypadł do gustu właśnie w Wolfensteinie. A nie będę teraz o tym mówił i nawet jest silny, więc... Ale już się do niego amunicja kończy. Dobra, zajdziemy ich od tyłu. Z plebanii ich zajdziemy. Dzień dobry. To jest plebania? Tak. Nie, to chyba nie jest plebania. Plebania to jest serial na Boga. Odwrót. Przejdziemy przez okno. Rozwal okno. Jep, czuł, wybuchło. A tędy? Nie, zamknęli. Ale nie, tu są otwarte. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, nie strzelamy, nie strzelamy. Tu się ktoś skrył. O, jeszcze w ławkach siedzieli. Na ziemię, jak nie chcę, nie szanujesz domu Bożego, leż, maciarzu. Kościół zdobyty. Czekajcie. Chwalcie. Chwalcie pana. Dobra, ruszam dalej. Się zaciąłem. Taki ksiądz, wiecie, z M... Ile to się nazywa? MP44 i wiecie, tak... Chwalcie pana, ziomale. Okej, okay, ja bym teraz zajął ten niemiecki sztab. Chociaż wiecie co, nie, bo potem będę biegał godzinę, zanim zajmę te działo, czy nie działo, to... Działa, czy nie działa, to wiecie. Mieliśmy kiedyś kolegę taki, który się nazywał... Działa chyba? No, działa. I tak sobie wszyscy z niego śmiali. O, nie działa. I tak, tak. Takie głupie żarty, ale wiecie, jak to dzieci. Tarararan, tarararan, tarararan. Tutaj jest to działo chyba, nie? Prawda? Tak, tutaj są. Tu, ktoś o was zapomniał, jak mi przykro. Ale spokojnie, wujek Kilos wszystko się tutaj naprawi. Coś jeszcze? Tu widzę krowę. Nie chcę się ośmieszyć, bo w ostatnim odcinku powiedziałem, że to krowa, a to był koń. My mystic. O Jezus! Zabiliście konia, krowę i jeszcze macie do mnie pretensje. Daj mi chwilę, ja muszę stwierdzić, co to jest. Leż. To są konie, chyba. Nie, nic nie mówię, bo się znowu ośmieszę. Tak, konie, raczej konie. Mhm, tak, konie, na 100%. Dalej nie mam pomysłu, co zrobić na tych 400 widzów. Mówiliście coś tam o vlogu, o jakiejś strategicznej grze. Ja myślałem coś o Man of War, czy coś w tym desen. Mam jedną część, ale Man of War to... Moja gra w ogóle w Man of War polega na takim nieustannym zapisywaniu i wczytywaniu, wiecie, jedna akcja nie wyjdzie, o nie, trzeba wczytać, nie, ja nie tego czołgu nie poświęcę, nie ma bata. Także wiecie, to nie jest dobry pomysł, to już bardziej się widzę w RPG, aniżeli w strategii. Kurde! Aniżeli w strategii.
Kurde, no nie mam jak wyjść, no mój Boże. Nie, to się jakoś szło, to jest tamten, to ja zrobiłem takie wielkie koło. Mój Boże, tam jest Deutsch. A tam ich nie widzę. Oh my god. Przed chwilą oczyściłem kościół. Z niemieckiego nasienia, a tu już nowy. Płodzę się jak śliwki. Dobra, nie wiem czemu tak mi wyszło, ale tak mi... O, ręka. Płodzą się jak śliwki, tak jakoś mi tak jakoś pasowało do tego kontekstu. Dobra. Długa ta misja. Ale widzicie, ona ma cholernie dużo podpunktów. A tu jest czysto już przecież, nie? No, czysto. Czysto! Zajmij niemiecki sztab, w ogóle idę w złym kierunku. Kreditlinit. Ogólnie... bardzo dużo słów zaczynam na ogólnie. Cholerka, muszę to zmienić. No to jakby to zacząć... Patrzcie, no nie zacznę teraz ogólnie. Uśwo! Co mamy zrobić w ogóle? Zająć niemiecki sztab. A tak to ja w domu sobie, moi drodzy, gdy nie mam co robić, oglądam pewną rzecz, która się nazywa, taki serial jest, Alo Alo. I serdecznie go polecam. Pewnie go nie znacie, bo ja go też dotąd nie znałem. Póki go nie zobaczyłem na Comedy Central bodajże. Comedy Central. To jest właśnie w klimatach II wojny światowej, tylko że komedia. A powiem wam szczerze, nie przepadam za komediami w takich poważnych, historycznych chwilach. No bo wiecie, druga wojna to nie jest rzecz, na którą można by tak sobie żartować potocznie. A ten taki serial, bo to jest serial, ten serial mi naprawdę wpadł, przypadł do gustu, prawda? Kudę! Staniesz zaraz granatem w papę i już skończy. I także serdecznie polecam, jeżeli ktoś lubi się pośmiać, to... I to jest ogólnie, kiedyś w Polsce było coś takiego jak Halo Hans. Jeżeli ktoś oglądał, to jest bardzo podobne, tylko że tam to dzieje się we Francji, te Alo Alo. A Halo Hans to jest taka dosyć podróbka właśnie tej... to jest bodajże brytyjska wersja. Dobra, ja sobie przejdę jakoś inaczej, bo ja się nigdy stąd nie ruszę w takim wypadku. Czasami trzeba podejmować ryzyko. Chwila uczy i zabawia. Zbawia. Ogólnie na mojej książce znowu będziemy ogólnie. Szmociarze ze mnie. O, niemiłosierny. Więc na książce z religii właśnie pisze u mnie, że Jezus uczy i zbawia. A ja zawsze czytam zabawia i mi to tak potem się dziwnie kojarzy, wiecie, z zabawianiem takim. Ale wiecie, wierzę, jeżeli o to chodzi. Ach, mój Boże. Aż mi zaschł w gardle. Tam kogoś widziałem. A, myślę, że cię nie widziałem, szmaciarz. Ej, następny. Na podłogę. Budę tak. Ojej, a tu widzę cała kompania. Powyszczelam wszystkich najlepiej. Żeby było porówno. Okej. Się chyba pomyliłeś, chłopcze. Z kim ty rozmawiasz? Cel osiągnięty. No i mówiłem. Rozstawcie ludzi na pozycjach obrony, zbierzcie broń i amunicję. Zaprowadzimy porządek w tym mieście. Ale Francuzów nie mają, musimy zaprowadzać porządku, panie kapitanie. Gdzie on jest? Cholera, szmociarz mi uciekł. F9.